Šamanko, pokaże tu. No solo, pół solo, kto tam zwał. Zwał jak zwał. Kopiowanie ten bunker, baza. Tam metoda przy łóżku została chyba spaczowana, a raczej na pewno. Coś tam z menu pauzy się dzieje. Jak się klika ten D-pad w prawo i puszcza pauzę. Jest tu takie łatwe, szybkie obejście. Wszystko, wszystkie kroki tu robimy to samo. Zostawiamy, a w mobilnym auto, które kopiujemy, zostawiamy w bunkrze. W bazie tyle aut na straty, ile chcemy sobie zrobić kopii, no tam jest 7 maksymalnie wchodzi. I udajemy się do bazy. No można to albo zrobić teleportem, albo tak jak ja tutaj użyję pojazdu Sekuro Surf. Sekuro, no i wiadomo, no, tryb celowania inny, jak ktoś do kogo będziemy dołączali. No PS4 może to zrobić, nie musi mieć znajomego, może tam kogoś ze społeczności wybrać. Xbox niestety, no musi mieć jakiegoś znajomego, który gra akurat sobie w GTA, a jest na innym trybie celowania jak my. Najlepiej sobie dołączyć do niego na sesję, sprawdzić jakie ma te celowanie, iść na kreatora czy fabułę i sobie zmienić, żeby robić tego glitcha, i wtedy znajomy nawet nie wie, że jest wykorzystywany tutaj do kopiowania. Co tu jest dobre, no wcześniej trzeba było mieć kupione mieszkanie w bazie, żeby można było wykonać tego glitcha. Tu jednak nie jest mieszkanie nam wymagane, bo łóżko nam nie jest potrzebne, tylko automat z napojami. On jest tutaj nawet w standardzie, jak się kupuje bazę, także to jest bez żadnych kosztów. Musimy zejść tutaj na dół. I stajemy tak, żeby była tu opcja D-padu w prawo. I teraz ja tu, zanim zrobię, to powiem. Klikamy D-pad w prawo. Klikamy start czy pauzę online. Przechodzimy na zestaw kryminalisty. Wychodzimy z niego, przechodzimy na mapę. I odpalamy obojętnie którą misję z mapy. I teraz przechodzimy do glitcha. No tu trzeba się troszkę uwijać, czyli klikam w prawo, klikam start, online, zestaw kryminalisty, wychodzę, przechodzę na mapę, odpalam pierwsze lepsze co i nadal mam doładowanie. Po prawo, tak jak powinno być. I tu już jest bez zmian. Udajemy się do auta, które tracimy, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Na pierwszym komunikacie dajemy gaz i go trzymamy, potwierdzamy ten komunikat, anulujemy ten drugi, potwierdzamy ten trzeci. Wyrzuca nas z auta, wracamy do bunkra, wsiadamy do pojazdu, wjeżdżamy do mobilki zapisać kopię. I wsiadam. Dołączam do znajomego z innym trybem celowania. Mam ten komunikat. Dodaję gazu, go potwierdzam, ten anuluję, trzeci potwierdzam. A do bazy już, do bunkra jak wrócimy, to już jest.
No byle nie pojazdem osobistym, no można się tutaj teleportować. Czyli wykorzystujemy z powrotem tego znajomego z innym trybem celowania. Dołączamy raz, mamy komunikat. Dołączamy jeszcze raz, wyskakuje o celowaniu, anulujemy. Teraz tu nie widać, bo jestem wyrzutnik tych granatów czy czegoś, no ale tablice mi się przeniosły z tego Deluxo na to auto, także kopiowanie też nie wymaga od nas tablic i fruta. No i podjeżdżamy, potwierdzamy komunikat, mamy kopię, oryginał przeniósł nam się do bazy w miejsce tego auta na straty i kopię można sobie albo robić od razu następną, czy tam jechać sprzedać. Tak, i później jeszcze raz nagram tego glitcha na kolorowe hełmy. Tam sprawdzę, czy da radę zrobić tak jak wcześniej to było. Też kolorowe joggery na faceta głównie, bo na babkę to wiadomo, tam transferem można sobie zrobić wszystkie kolory. Każde inne shorty to inny kolor joggerów u baby. Ale tu chodzi o faceta, bo jest trudniej zdobyć. Tam białe, niebieskie, także sprawdzę jeszcze, czy joggery też z tego przechodzą. No i tak mówię, no nagram jeszcze raz, tamten musiałem uniepublicznić. A były pytania dlaczego, no nieważne. Nagram to jeszcze raz później. Elo.